Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest czwartek 29 tygodnia zwykłego. Dziś kontynuujemy rozważanie wypowiedzi Jezusa, którą dwa dni temu zaczęliśmy rozważać, takiej dłuższej wypowiedzi z 12 rozdziału Łukasza. Dzisiejsza liturgia słowa nam przynosi wiersze 49 do 53 z tego 12 rozdziału świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Tak, dzisiejsza Ewangelia przynosi takie słowo, znaczy przynosi, właśnie pojawia się w dzisiejszej Ewangelii takie słowo diamerizo, które właśnie mówi o takim podziale na dwie części, tak, dia merizo. Merizo mówi o podziale, dia mówi o tym, że to jest podział na dwie części. I to właśnie Jezus mówi właśnie o tym dia merizo w jednym domu. Właśnie, że przedać rozłam, ten rozłam to jest właśnie dia merizo. No i właśnie później już jest wprost przetłumaczone rozdwojonych, nie? Rozdwojeni. To tu się pojawia drugi raz, to diamerizo. To jest ten rozłam, to jest diamerizo i ci rozdwojeni, to jest diamerizo. I to diamerizo pojawiło się już wczoraj, w tym wczorajszym fragmencie, tam gdzie jest mowa o ćwiartowaniu sługi, prawda? Tego sługi, który zaczął bić sługi, służebnicę, współsługi, współsłużebnicę, zaczął jeść, pić, upijać się. No i właśnie, prawda, Jezus mówił takie zatrważające słowa, zatrważające po polsku, że kiedy nadejdzie Pan tego sługi, no to każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. I to ćwiartowanie, no to właśnie to też jest diamerizo, to właśnie to słowo się tam pojawia, diamerizo, czyli właśnie ta wizyta Pana, to nadejście Pana to się wiąże z jakimś rozdwojeniem, rozdarciem na dwie części, właśnie z jakimś rozdwojeniem wewnętrznym tego człowieka, o którym mowa we wczorajszej Ewangelii. I zobaczcie, że to rozdarcie wewnętrzne, to rozdwojenie wewnętrzne, to się ostatecznie przekłada też na rozdarcie, rozdwojenie zewnętrzne właśnie pomiędzy ludźmi. Że to właśnie trzeba widzieć na jednej linii. No i to ćwiartowanie, no to nie jest zbyt dobre tłumaczenie, bo przez to ginie cała wymowa tego, o czym Jezus chce powiedzieć, bo zobaczcie, o czym Jezus próbuje nam powiedzieć. Zobaczcie, jak to wszystko funkcjonuje, zobaczcie, jak to wszystko działa, że my ludzie zostaliśmy stworzeni z takim zamiarem boskim, żebyśmy byli Jego obrazem, Jego odbiciem, Jego podobieństwem, żebyśmy byli jak On, jak Bóg, prawda? I to jest to pragnienie Boga, żebyśmy byli jak On, jak Bóg. To jest w nas wpisane w akcie samego stworzenia. My nosimy to pragnienie w sobie, tak? Dlatego, że nasze stworzenie polega na tym, że no człowiek jest stwarzany w taki sposób, że jest obdarowywany Bogiem, całym Bogiem. Właśnie to, co później doświadczamy na Eucharystii, o to, o czym nam ustawicznie przypomina Eucharystia, że czym jest moje życie? Moje życie jest doświadczeniem nieustannego obdarowania Bogiem, prawda? Nieustannego obdarowania Bogiem. Jeśli jestem obdarowany Bogiem, to jestem też obdarowany wszystkimi Jego pragnieniami. I gdzieś właśnie w głębi mnie jest fundamentalne pragnienie, żeby być jak On, prawda? Tylko że w czasie grzechu pierworodnego no, daliśmy wykrzywić w sobie to pragnienie, daliśmy sprowokować się do tego, żebyśmy stali się, jak mówiłem wczoraj, despotami, tak? Czyli żebyśmy uznali, że chcemy być jak Bóg po naszemu, niezależnie, że nikt mi nie będzie mówił, jaki ja mam być, co ja mam robić,
jak ja mam myśleć i tak dalej, jakie decyzje podejmować. Myśmy uznali naszą wolność właśnie jako taką, jako coś właśnie absolutnego, że ja chcę być absolutnie wolnym. Znaczy właściwie źle zrozumieliśmy tą absolutną wolność, że zrozumieliśmy tą absolutną wolność, którą otrzymaliśmy od Boga, właśnie jako domaganie się swobody czynienia wszystkiego, co mi się żywnie podoba. No i teraz właśnie Jezus mówił we wczorajszej Ewangelii o słudze pistos przekonanym i fronimos, rozumnym, tak, mądrym, rozumnym, rozsądnym, prawda? Że dopóki myśmy mieli rozum skierowany ku Bogu, prawda, i rozumem poznawaliśmy Jego miłość, Jego pragnienia, Jego zamiary i zachwycaliśmy się tym, jak jesteśmy kochani przez Boga, zachwycaliśmy się tym, kim jesteśmy w Jego oczach i kim On nam proponuje być, i w naszej woli, no, chcieliśmy tego, prawda? Nasza wola, znaczy w naszej woli podejmowaliśmy decyzje takie jak Maryja w czasie zwiastowania, że tak, chcę tego, chcę za tym iść, chcę iść za wizją Boga, za tym, jak mnie Bóg widzi, jak mnie kocha, za tą miłością chcę iść. Chcę się przyłączać do tej miłości, chcę się poddawać tej miłości, chcę się karmić tą miłością i chcę rzeczywiście być odbiciem, obrazem, podobieństwem tej miłości. Chcę, żeby ta miłość się ukazywała światu we mnie, na moim obliczu. Byłem przyodziany w tą miłość, w światło tej miłości, prawda? I to wszystko funkcjonowało. Natomiast zobaczcie, że grzech pierworodny zawiera takie elementy, że my odwróciliśmy się od rozumu i zobaczcie, że rzeczywiście jaki jest straszliwy kryzys rozumu, straszliwy kryzys myślenia, prawda? Że ciężko jest rozmawiać w ogóle na płaszczyźnie rozumu, że dzisiaj ludzie rozmawiają na płaszczyźnie emocji i tutaj się nie idzie dogadać w ogóle, prawda? W ogóle się nie idzie dogadać na płaszczyźnie emocji. Właśnie, dlaczego na płaszczyźnie emocji? No bo właśnie od rozumu odwróciliśmy się ku ciału, ku temu, co doczesne w nas, ku temu wszystkiemu, co jest związane z emocjami, namiętnościami, popędami, apetytami, zmysłami, właśnie ku tej całej sferze i przestaliśmy traktować jako wyznacznik to, co mówi nam rozum, tylko zaczęliśmy traktować jako wyznacznik to, co nam mówi właśnie nasza doczesność, nie? Czyli właśnie cała ta sfera popędów, apetytów, zachcianek, emocji, namiętności, zmysłów. Właśnie tą sferę potraktowaliśmy jako wyznacznik, prawda, i podporządkowaliśmy tej sferze naszą wolę, że my chcemy tego, co ta sfera uzna za dobre, a ta sfera uznaje, tak jak pokazuje to historia grzechu pierworodnego, ta sfera uznaje za dobre to, co miłe i przyjemne i smaczne, prawda, czyli to, co syci zmysły, namiętności, uczucia, emocje, popędy, apetyty, właśnie jeżeli to jest wszystko nasycone, no to my uważamy, że jest fajnie, że jest dobrze, że jest miło i tego bardzo chcemy, do tego bardzo się przywiązujemy. Zobaczcie, to jest właśnie kierunek, w jakim poszedł ten właśnie zarządca, ten rządca, ten sługa, prawda, który miał wydzielać pokarm w odpowiednim czasie, który miał uczestniczyć w terapii, w trosce, prawda, swego pana. On tymczasem zamiast uczestniczyć w trosce tego pana, zamiast właśnie dać się zaprosić do rozwoju w kierunku swojego pana, no to poszedł właśnie realizować całą tą sferę namiętną, popędliwą i tak dalej. No i właśnie stąd jego obżarstwo, pijaństwo, upijanie się, właśnie dogadzanie sobie, swoim zmysłom, czyli całemu swojemu egoizmowi. No i właśnie myśmy uznali, że to jest bycie jak Bóg, nie? Że bycie jak Bóg, no to jest właśnie totalna niezależność w zaspokajaniu tego wszystkiego, co ja chcę. Bycie jak Bóg to jest podporządkowanie wszystkiego sobie tak, żeby to wszystko mnie syciło tak, jak ja chcę być nasycony. Właśnie uznaliśmy, że to jest bycie jak Bóg, prawda? Poszliśmy w kierunku despotyzmu. No właśnie, że ta cała właśnie sfera, ku której się zwróciliśmy, której nasycenia szukamy, prawda? I zobaczę, to działa nawet w relacji z Bogiem, że prawda, ilu ludzi jest zrozpaczonych, że Bóg mnie nie kocha, że Boga nie ma, że prawda, ja nie mam nic wspólnego z Bogiem, że nie potrafię Boga znaleźć i skąd ta rozpacz, bo szukamy Boga właśnie w całej tej sferze, ku której się zwróciliśmy. Szukamy Boga w emocjach, w namiętnościach, w uczuciach, w zmysłach, właśnie w całej tej sferze szukamy Boga i jak tu Go nie znajdziemy,
jak tutaj go nie doświadczamy, to twierdzimy, że go nie ma. Prawda? No to właśnie tu można sobie poczytać świętego Jana od Krzyża, na przykład o nocy zmysłów, właśnie jak to Bóg przeprowadza właśnie człowieka przez takie doświadczenie odrywania się od doświadczeń zmysłowych, namiętnych, emocjonalnych, uczuciowych, żeby zrozumieć, że to nie jest konstytutywne dla stwierdzenia, czy Bóg jest, czy go nie ma, czy go mam, czy nie mam, czy mam miłość, czy nie mam. My tutaj szukamy zresztą miłości w zmysłach, w namiętnościach, w uczuciach, w popędach, bo tu szukamy miłości, prawda? A potem uważamy, że miłość to jest głupstwo, nie? Bo rzeczywiście taka miłość, która polega na zmysłach, emocjach, namiętnościach, popędach, na tym wszystkim, no to rzeczywiście taka miłość jest ulotna, przelotna, bo dzisiaj mam takie uczucia, jutro mam takie, prawda? Dzisiaj mam takie namiętności, jutro mam takie, więc jeżeli my wiążemy miłość z całą tą sferą, no to wszystko nie funkcjonuje. To wszystko nie funkcjonuje właśnie. No właśnie, więc my pragniemy być jak Bóg, tylko szukamy informacji o Bogu zupełnie gdzie indziej. Próbujemy właśnie realizować naszą wizję tego, co to znaczy być jak Bóg. Właśnie dlatego, kiedy przychodzi Bóg prawdziwy i zaprasza nas do tego, co jest konstytutywne dla prawdziwego Boga, czyli do prawdziwej miłości, no to jesteśmy rozdarci wewnętrznie. Jesteśmy rozdarci wewnętrznie, bo z jednej strony przyzwyczailiśmy się iść za całą tą sferą egoistyczną, namiętną, popędliwą, prawda, zmysłową, przyjemnościową, wygodnicką, leniwą właśnie. Przyzwyczailiśmy się sobie tu dogadzać. No a teraz pójście za miłością prawdziwą często polega na tym i domaga się oderwania się od właśnie tej całej sfery wygodnickiej. Jak to mówi obecny papież, ruszenia tyłka z kanapy, nie? Że często pójście za prawdziwą miłością. I teraz zobaczcie, że wiele z tego, o czym mówi współczesny papież, obecny papież, to nam się strasznie nie podoba, dokładnie dlatego, że trzeba by ruszyć się ze swojego wygodnego miejsca. Że wielu krytykuje papieża, w gruncie rzeczy szuka dziury w całym, tak naprawdę, jak się głębiej temu przyjrzeć, to właśnie dlatego, że gdyby przyznać papieżowi rację, gdyby go posłuchać, tak rzeczywiście go posłuchać, to trzeba by za przeproszeniem tyłek ruszyć z mojej wygodnej kanapy. A my strasznie lubimy sobie znaleźć taką wygodną kanapę, wygodny fotelik, umościć się i tak sobie siedzieć, nie? To jest właśnie judaizm czasów Jezusa, nie? Że judaizm czasów Jezusa to był właśnie taki umoszczony, nasycony, taki właśnie, nie? Żeby nie powiedzieć rozwalony w wygodnym fotelu. I teraz, prawda, nagle przychodzi Bóg prawdziwy w Jezusie, miłość prawdziwa i trzeba by się ruszyć. I szukamy dziury w całym, byle tylko nie ruszyć tyłka z wygodnego miejsca. I tu jest właśnie zawsze problem. I to jest właśnie to diamerizo, o którym mowa we wczorajszej Ewangelii, prawda? To rozdarcie wewnętrzne, że z jednej strony czuję niepokój, bo rzeczywiście chciałbym pójść za Bogiem prawdziwym, bo jest wpisane we mnie Jego pragnienie. I tutaj, kiedy spotykam Boga prawdziwego, prawdziwą miłość, to prawdziwe pragnienie jednak podnosi głowę we mnie. A z drugiej strony jest właśnie całe to przywiązanie do całego mojego wygodnictwa, prawda? I to jest całe diamerizo właśnie, to rozdarcie wewnętrzne. A można wręcz dojść do takiego punktu, o którym Jezus mówi we wczorajszej Ewangelii, że pójść za swoim egoizmem, wygodnictwem, za swoją pychą, za swoim egoizmem, przyzwyczaić się tak bardzo do tego, że kiedy spotykam wreszcie Boga prawdziwego twarzą w twarz, to nie jestem w stanie tego znieść, prawda? Nie jestem w stanie znieść świadomości, jak straszliwie się rozminąłem z Bogiem w mojej, prawda? Nie wiem, jak to nazwać, bo ewolucja człowieka to jest właśnie w kierunku Boga, w kierunku miłości. No więc jeżeli w przeciwnym kierunku, no to jest degradacja, to jest rewolucja, prawda? Trzeba pamiętać, że słowo rewolucja nie mówi o rozwoju, tylko o degradacji. O degradacji. Ewolucja mówi o rozwoju, natomiast rewolucja, no to jest kierunek odwrotny do ewolucji, prawda? Więc ja się cofam w rozwoju, degraduję, wracam do prochu, z którego zostałem wzięty. Właśnie, jeżeli ja pójdę, ja dam się poprowadzić temu, co jest we mnie prochem, co jest we mnie doczesnym, to będę wracał do prochu. Jeżeli dam się poprowadzić temu, co jest duchowe, to będę się rozwijał w kierunku Boga, który jest duchem, prawda? W kierunku miłości.
No i teraz pytanie, nie? Kiedy przychodzi Bóg prawdziwy i zaprasza mnie dzisiaj do miłości, i kiedy ja widzę, jak straszliwie się rozwinąłem, a zobaczę, że prędzej czy później do człowieka dociera, jak straszliwie się rozwinąłem z prawdą, z prawdziwym Bogiem, jak straszliwą karykaturę z siebie zrobiłem. I to jest wasze cel złego ducha, żeby ludzie uznali siebie za nagich, za beznadziejnych, właśnie, żebyśmy doszli do wniosku, że no tak się zdegradowaliśmy, że to już w ogóle nie ma sensu, żeby każdy z nas nie mógł w ogóle znieść siebie, tego, co ze sobą zrobiłem. I zobaczcie, że każdemu z nas trafia się taki moment w życiu, że nagle nie możesz znieść siebie, prawda, tego, co ze sobą zrobiłeś, co zrobiłeś w życiu, nie możesz znieść decyzji, które podjąłeś. I zobaczcie, że się wtedy włącza schemat Adama, nie? Że szukanie kozła ofiarnego. Prawda? Że to nie ja winien, to winni moi rodzice, dziadkowie, przodkowie do jakiegoś tam XVI pokolenia. Prawda? To winien rząd, papież, kościół, biskup i księża. Winien sąsiad, sąsiadka, mąż, żona, nie wiadomo kto. No to jest właśnie to diamerizo z kolei, o którym Jezus mówi dzisiaj. To właśnie przerzucanie się winą na przykład. Że z pewnego punktu widzenia to właśnie to rozdarcie, o którym Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii pomiędzy ludźmi, no to właśnie jest to rozdarcie, to jest właśnie to rozdarcie wynikające ze spotkania z prawdziwym Bogiem. Że od kiedy Jezus ukazał się nam, prawda, Jezus mówi tak, czy tu przyszedłem, czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? To jest takie ładne słowo paraginomai. Jakby stałem się, ukazałem się, zjawiłem się, tak, ginomaj, to jest właśnie stawać się, nie? Że stałem się, nie? To jest wydarzenie, Jezus to jest wydarzenie, to jest osoba, która jest wydarzeniem i to wydarzenie trwa, Jezus jest cały czas z nami, jest w Najświętszym Sakramencie, w swoim Kościele, prawda? I nie możemy się wykpić, że my nie wiemy, jaki jest prawdziwy Bóg. I właśnie stąd jest no, to straszne rozdarcie w świecie, prawda? To rzucanie się na siebie nawzajem, bo właśnie tak jak Jezus zakończył wczorajszą Ewangelię, że do człowieka dociera, jak straszliwie się pomyliłem, jak straszliwie się rozminąłem. I teraz są właśnie takie chore reakcje, takie jakie są opisane właśnie między Adamem i Ewą, właśnie takie wzajemne obwinianie się, prawda? Wzajemne przerzucanie się winą, szukanie winnych, prawda? Zwalanie na siebie, prawda? Jest też agresja na samego siebie i to Jezus mówi, im więcej wiedziałeś na temat prawdziwego Boga, tym większe będzie twoje poczucie winy, tym bardziej nie będziesz mógł znieść tego, co ze sobą zrobiłeś. I tu Jezus nie straszy, nie wydaje wyroków, tylko przestrzega. To jest miłość Jezusa, która nie chce, żebym ja właśnie do tego doszedł, do takiego momentu, że tak siebie zdegraduję, zniekształcę, że potem totalnie nie będę w stanie tego znieść. I właśnie widzicie, ukazuje nam się w Chrystusie prawdziwy Bóg, żeby zweryfikować to, co myśmy zrobili ze sobą. To, co myśmy zrobili, żeby zweryfikować kierunek, w jakim poszliśmy. Tylko, że widzicie, ponieważ grzech pierworodny utopił nas w marzeniu o despotyzmie, o tym, że my sami wszystko zrobimy, to teraz, kiedy ukazuje się w Jezusie prawdziwy Bóg, to my to traktujemy jako rozliczenie, nie? Prawda? Że Bóg przychodzi nas rozliczać, czy my rzeczywiście jesteśmy tacy jak On. I teraz widzimy, że nie jesteśmy w stanie w ogóle być tacy jak On. No to z jednej strony próbujemy przerzucać się winą, reagujemy agresją na siebie nawzajem, ale ostatecznie reagujemy agresją na Boga, chcemy Go zniszczyć, chcemy się Go pozbyć, prawda, żeby nas nie palił w oczy, żeby się pozbyć tego palącego poczucia winy. Tylko okazuje się, że pozbycie się Boga niczego nie załatwia, tylko jest jeszcze gorzej. Tylko jest jeszcze gorzej właśnie. Przepraszam. To są właśnie te wszystkie dziwne ruchy współczesne, które próbują z dewiacji na siłę uczynić normę, prawda, wszystkich dopasować do swojej wizji, bo się im wydaje, że prawda, to palący, ten palący niepokój wtedy zniknie. Kiedy wszyscy będą tacy sami jak ja, robić to samo co ja, to wtedy zniknie we mnie ten palący niepokój, że coś jest nie tak. Właśnie kiedy się pozbędę Boga z tego świata, to zniknie ten palący niepokój, że coś jest nie tak. Właśnie to jest ten ogień, który przyszedł rzucić Jezus na ziemię.
właśnie ten ogień, ten, właśnie to rozdarcie wewnętrzne, które później przekłada się na zewnątrz, właśnie ten ogień, który pali mnie wewnętrznie i który mówi o tym, że coś jest nie tak. O tym mówił Ignacy z Loyoli, że kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, który poszedł w niewłaściwym kierunku, to Duch Święty przychodzi właśnie w sposób taki palący, gryzący, nie? Żeby tego człowieka obudzić, otrzeźwić. Nie? Tylko, że właśnie my nie chcemy wyciągnąć wniosków z tego palenia, bo tak, z jednej strony doświadczamy, że nie jesteśmy w stanie zawrócić, nie jesteśmy w stanie nic zmienić, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić ze sobą, z naszym upadkiem, z naszą degradacją, z tym naszym niepodobieństwem do Boga, nie jesteśmy w stanie nic z tym poradzić, nie jesteśmy w stanie sami uczynić siebie jak Bóg. A z drugiej strony w wielu przypadkach po prostu jesteśmy przywiązani do naszego egoizmu i tak naprawdę nie chcemy go puścić. Chcemy iść w kierunku egoizmu i myślimy, że jak się pozbędziemy Boga, to zniknie właśnie ten palący płomień. On nie zniknie, że człowieka zawsze palił. Nie zawsze będzie paliło pragnienie, że jednak być jak Bóg, żebym nie wiem, co zrobił, żebym nie wie, jak próbował się zagłuszyć, to zawsze wypełznie. I teraz rzecz jest w tym, żeby odczytać to, co Jezus czyni. Że On owszem zapala w nas ten palący płomień niepokoju, właśnie tego niepokoju, że to wszystko poszło nie tak, ale ten niepokój jest wynikiem Jego miłości, miłości, która chce nas zawrócić, która cały czas próbuje pokazać, że to On przyszedł właśnie po to, żeby sobie poradzić z naszą niemocą. To On przyszedł poradzić sobie z tym, z czym my nie potrafimy sobie poradzić. Mówi Pismo Święte, że jest zbawcą ciała, my nie potrafimy zbawić naszych ciał. Przeciwnie, jesteśmy niewolnikami. To właśnie jest ten błąd grecki, że Grecy byli przekonani, że wszystko polega na tym, że dusza wreszcie się wyrwała z ciała i miała spokój, bo oni tego doświadczali. Że ciało jest jak kula u nogi, że my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić właśnie, że jak raz żeśmy utonęli w całej tej sferze namiętności, emocji, uczuć, popędów, zmysłów, właśnie tu się przywiązaliśmy, to teraz nie jesteśmy w stanie z tego się wydobyć. I teraz sztuka właśnie polega na tym, że to odczytać, że Bóg w Jezusie przychodzi nas z tego wydobywać, wyprowadzać z tego, z czego my wyjść nie potrafimy, przywracać nam to, co straciliśmy, przywracać nam prawdziwy obraz, prawdziwe podobieństwo Boga. I właśnie On to robi dokładnie tak, jak należy, że przychodzi nas upadłych, upodlonych, właśnie zdegradowanych, po pierwsze karmić miłością, która ku naszemu zaskoczeniu kocha nas właśnie takimi upadłymi, zdegradowymi, zdeformowanymi. Że my nie radzimy sobie sami ze sobą, pali nas to, jacy jesteśmy, prawda? Czasami w ogóle chcielibyśmy przestać istnieć, czasami się w ogóle tak zdarza. Pali nas to, jacy jesteśmy, a On przychodzi po pierwsze przekonywać nas, że potrafi nas takimi kochać. Tu na przykład mam przed oczami celnika Mateusza Lewiego, prawda? Przepraszam, Zacheusza z Jerycha, nierządnice, z którymi Jezus się spotykał. Właśnie to jest to, żeby po pierwsze tego człowieka przekonać. Faryzeusza, Saduceusza, zwolennika Heroda, celnika, prostytutkę. Zobaczcie, to jesteśmy my, to my wszyscy tacy jesteśmy zdegradowani. Każdy z nas w jakiś sposób się zdeformował. I teraz właśnie no, Jezus otoczony rzeszą kalek, ślepców, trędowatych, ciał niemocą naznaczonych, dusz błądzących po bezdrożach. Właśnie to jesteśmy my i pierwsze doświadczenie, jakie Jezus chce nam dać, to, że On potrafi nas takimi kochać. Że chce karmić nas po pierwsze swoją miłością. I to dopiero pociąga to odkrycie. Tylko właśnie trzeba zrobić to odkrycie. Właśnie nie ulegać pozorom. Właśnie zrozumieć, czym jest ten palący niepokój, który przychodzi razem z Jezusem. Że ten palący niepokój, który otwiera mi oczy na prawdę, prawdę o tym, że ja się zdegradowałem, że nie jestem jak Bóg. Ten palący niepokój właśnie jest wynikiem miłości Boga, która chce mnie z tego wyprowadzić. Tylko żebym ja chciał z tego wyjść, to najpierw potrzebuję dojść do odkrycia, że to wszystko jest nie tak. I żebym ja zapragnął tego tak, które przychodzi w Jezusie, żebym tu się uchwycił. Tu właśnie kiedy Jezus mówi o zapaleniu,
anapto, taki czasownik grecki, anapto, przed zapalnicz ogień. Pragnę, żeby ten ogień zapłonął. Anapto, anapto, anahapto, haptomai, to znaczy chwycić się, uchwycić, to znaczy nie tylko zapalić. To nie tylko zapalić, a to też uchwycić się, żeby coś zapłonęło we mnie takiego, że właśnie pod wpływem tego doświadczenia, że z jednej strony, prawda, jak straszliwie się pomyliłem w realizowaniu siebie jako obraz i podobieństwo Boga, jak z jednej strony właśnie ta świadomość, jak straszliwie się pomyliłem, a z drugiej strony to doświadczenie, że Bóg wychodzi mnie szukać. I mi proponuje, że jest gotowy wszystko przywrócić, że w Bogu dalej wszystko jest na tak wobec mnie. Właśnie to, co święty Paweł tak zachwytał, że w Jezusie wszystko jest tak, że w Jezusie wszystko jest na tak i że Bóg jest na tak, jest cały, w Jezusie mi pokazuje, że On jest cały na tak wobec mnie, chociaż ja wobec samego siebie jestem cały na nie, bo nie mogę znieść tego, co ze sobą zrobiłem, ze swoim życiem i w ogóle. Zobaczcie, jak my nie lubimy wspominać, nie? Jak my nie lubimy pamięci, nie? Prawda? A w Jezusie przekonuje się, że wszystko jest na tak, właśnie to zderzenie, z jednej strony właśnie zderzenie się tych wszystkich moich pomyłek, a z drugiej strony właśnie tego Jego wielkiego tak, tego wielkiego tak Jego miłości, która cały czas mnie przyjmuje i cały czas jest gotowa mnie mimo wszystko ukształtować na swój obraz i podobieństwo, zrealizować to, co ja zepsułem. Właśnie, żeby tego się uchwycić, prawda? Żeby dać się przekonać, uchwycić się, zobaczyć to, uchwycić się tego, nie? I dać się właśnie pociągnąć w tym kierunku, dać przylgnąć właśnie do tego Boga, który przyszedł w Chrystusie i dać się poprowadzić. Nie? I to jest jakby drugi poziom rozdwojenia w świecie, że niektórzy się uchwycili Chrystusa i chcą się rozwijać w kierunku prawdziwej miłości, a inni nie chcą. Inni wolą trzymać się swojego egoizmu, inni wolą się trzymać propozycji tego świata. I dla nich obecność uczniów Chrystusa w świecie będzie zawsze wyrzutem sumienia, właśnie zawsze będzie przyczyną tego palącego niepokoju. I dlatego uczniowie Chrystusa zawsze będą takim przeszkadzać. Nie? I to trzeba być na to nastawionym. I trzeba to zrozumieć, bo widzicie, my jesteśmy uczniami Chrystusa i dalej drzemie w nas oczekiwanie, że będzie miło, łatwo i przyjemnie. A właśnie tak nie będzie, nie? Właśnie Jezus wyraźnie mówi, że tak nie będzie, że po pierwsze ja sam będę doświadczał wielokrotnie rozdarcia wewnętrznego, bo ciągle będę doświadczał pokus, żeby jednak pójść za swoim egoizmem. I teraz sztuka polega na tym, żeby wracać do pierwotnej miłości, właśnie do tej pierwotnej miłości, która przychodzi w Jezusie, tej pierwotnej miłości, która jest początek wszystkiego i spełnienia wszystkiego, przede wszystkim po pierwsze spełnienie mnie, żeby uparcie do tego wracać. No a po drugie, że będzie diamerizo rozdarcie między mną a światem, bo świat będzie uparcie próbował przekonać mnie do swoich propozycji, a świat ma taką cechę, że najpierw będzie próbował mnie przekonać przymilnie, a jak się nie uda przymilnie, to będzie próbował na siłę, to będzie próbował z wściekłością. No i tak to będzie działać, tylko chodzi o to, żebym ja uparcie stawiał sobie przed oczami tą miłość, która przyszła w Jezusie, to doświadczenie, że właśnie chociaż ja siebie zdeformowałem, zdegradowałem, to w Jezusie doświadczyłem, że w oczach Boga dalej jest wszystko na tak wobec mnie. Żeby to zobaczyć, tym się zachwycić, do tego wracać, to sobie stawiać przed oczy i żeby to mnie mobilizowało, żebym uparcie ciągle na nowo właśnie chwytał się tej pierwotnej miłości, która przyszła w Jezusie, tej mądrości miłości, która przychodzi w Jezusie, w Jezusa. Żebym uparcie ciągle na nowo chwytał się Jezusa. I wiecie, właśnie czasami jest też taka rozpacz, to już tak na koniec, czasami jest taka forma rozpaczy, że ja to wszystko widzę, rozumiem, tak, widzę, że poszedłem w niewłaściwym kierunku, że się związałem z niewłaściwymi wartościami, osobami, rzeczywistościami, że poszedłem właśnie całkiem w niewłaściwym kierunku. I też widzę, że Jezus ze mnie nie rezygnuje, że o mnie zabiega, że mnie szuka, że przychodzi przekonywać mnie o swojej miłości, że jest gotowy wszystko mi przywrócić.
A doświadczam w sobie kompletnego braku siły. Siły na to, żeby jednak chwycić się Jezusa, chwycić się tej miłości, puścić właśnie to wszystko, co widzę, że jest błędne, niewłaściwe. I czasami przychodzi do człowieka taka jakby dekadencja, taka rezygnacja totalna, nie? Że niby widzę, że droga jest otwarta, ale widzę też, że nie mam siły w ogóle tą drogą pójść. I tak rezygnuję z siebie i dochodzę do wniosku, że dla mnie nie ma już nadziei, że po prostu tak się trzeba stoczyć, już trudno. I to jest błąd. Dlaczego to jest błąd? Bo może wtedy trzeba siedzieć cierpliwie i mówić o tym Jezusowi. Znaczy ja jestem o tym przekonany. Ja przynajmniej tak robię, że wtedy siedzę cierpliwie i mówię o tym Jezusowi, że Jezu, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że chciałbym pójść za Tobą. Ty wiesz, że chciałbym to i tamto puścić, zostawić, prawda? I Ty wiesz, że nie potrafię, że nie mam siły. Że nie potrafię podjąć decyzji. Potrzebuję Ciebie, Jezu, żebym w ogóle chciał. Potrzebuję Ciebie, Jezu, żebym w ogóle umiał się zdecydować. Potrzebuję Ciebie, Jezu, żebym w ogóle choćby jakiś krok wykonać. I cierpliwie o to proszę, prawda, żeby Jezus dał mi siłę, żeby mi pomógł, żeby mnie oderwał, żeby przekonał mnie na nowo o swojej miłości tak głęboko, że to przekonanie dało mi siłę puszczenia wszystkiego i na nowo przygnięcia do Jezusa. Do tego Boga, który nigdy nie zrezygnował ze mnie. Właśnie, tylko niektórzy boją się tak modlić, bo tak naprawdę nie chcą puścić tego, czego się uchwycili, prawda? I to wtedy trzeba się modlić jeszcze głębiej, jakby cofnąć się jeszcze bardziej w tej modlitwie i mówić o tym Jezusowi, że Panie Jezu, Ty wiesz, że ja tak naprawdę w sumie to nie chcę tego puścić. Nawet nie potrafię chcieć, żeby tego puścić, bo tak się do tego przywiązałem. Tak się przywiązałem do jakiejś korzyści, jakiejś przyjemności czy czegoś, co mnie tam trzyma. Zresztą może nawet nie wiem, co mnie tam trzyma, tylko widzę, że mnie trzyma. I Ty, Jezu, wiesz, co mnie trzyma. Ty wiesz, co mnie trzyma i Ty wiesz, że ja sobie z tym nie poradzę. I proszę Cię, żebyś w to wchodził, żebyś to cierpliwie rozpuszczał, tak żebym potrafił wreszcie puścić to, co mnie trzyma, to, czego ja się trzymam. Właśnie, więc to się trzeba bardzo przyglądać. Czy ja rzeczywiście trzymam się Jezusa, nie? Czy to naprawdę trzymam się Jezusa? Czy przypadkiem właśnie nie trzymam się jakiegoś swojego wygodnictwa, właśnie jakichś takich swoich przyzwyczajeń, jakichś takich rzeczy, które sprawiają, że stałem się niezdolny tak naprawdę do pójścia za Jezusem, który będzie przychodził ciągle w sposób zaskakujący, niespodziany i ciągle będzie mnie zapraszał do czegoś nowego, zaskakującego, tak? Bo miłość Jezusa jest niewyczerpana i ciągle będzie mnie zaskakiwać. I ciągle będzie mnie zaskakiwać. Natomiast zobaczcie, że nasze wygodnictwo nie lubi zaskakiwania. My byśmy chcieli osiąść w jakimś takim miejscu oswojonym, znajomym, wygodnym, bezpiecznym, przewidywalnym i żeby to tak sobie już było dobrze, nie? A Jezus ciągle, prawda, chce dalej, dalej. I to jest normalne. I tym warto się modlić o to, żebym ja się tym zachwycił, że Jezus chce mnie dalej, nie? I żebym właśnie był gotowy na to, czym Jezus chce dziś mnie zaskoczyć. Bo Jezus dziś przyjdzie mnie czymś zaskoczyć. To jest nieuchronne, że Jezus dziś czymś mnie zaskoczy. I żebym ja chciał być zaskoczony. I żebym z radością poszedł za Nim w to coś nowego, do czego Jezus mnie zaprosi. Warto to się modlić, o takie nastawienie serca, o takie nastawienie serca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.